poprzednim odcinku mój dom stał się akwarium, a dom sołtysa cały wypełniony jest pajęczynami. I doskonale wszyscy wiemy, że to sprawka dziadka. Ale jest coś jeszcze. Dziadkowi udało znaleźć się pewien film i chyba wiemy, kto włamał się na gałganowice. Mylę państwa, możecie kliknąć łapkę w górę. No bo zrobiłem coś niesamowitego. W sensie, naprawiłem tą dziurę, którą miałem od dawna naprawić i czuję, że sołtys też będzie w niebo wzięty, bo to było jedno z zadań od niego. I już wam pokazuję, jak to wygląda. Chyba, że byliście na live, to doskonale wiecie, jak to wygląda. A dziadek i sołtys są na serwerze, więc zaraz im pokażę, jak tutaj pięknie zrobiłem naszą, jak to można nazwać, taką wyspę, taką... Nie wiem, jak moglibyśmy to... Ła? Na nosą tysa mojego pięknego nohala, co to ma być? Jak na nohal sołtysa? To? Naprawiłem dziurę sołtys i zrobiłem to jeszcze lepiej niż chciałeś, to jest lepiej niż w ogóle naprawione. Enzi, podejdź. Co jest nie tak? Co? Podejdź. Idę, ale co można zrobić nie tak? Naprawię, to jest piękne. Ja godzinę to robiłem, się naprawdę stałem. Co tutaj widzisz? Widzę tutaj ocean i plażę. A teraz odwróć się. Co tutaj widzisz? Co łączy to i to? No jest woda. No właśnie. Napraw to, co to ma być? Ja nie wierzę. Co ty zrobił? Miałeś to załatać, nie zalać. Co ty za to robiłeś? Ja się tak starałem dla ciebie, dla właśnie szczęścia twojego do hala zrobić. Staraj się bardziej. Dobra, sołtys, to ja myślę, no nie wierzę. Rób to. Nie wierzę w to po prostu. Się tak starałem, wiesz co? Tragedia, sołtys. A nawet to dolewałeś tak krzywo. No bo to po drodze. Bo tak dziwnie spływa, bo to ciężko po dziurze z marchewki jest zakleić. O Boże, luju, luju, widzę, że po babkę poleciał. Dobra, Enzi, podejdź ze mną na chwilę. Jeszcze kilka punktów musimy odhaczyć. Jeny, jak kilka? Tutaj mam, to chodź. Idę, jak kilka punktów, to mi się nie podoba delikatnie, co tutaj się wydarzyło. Czekaj, już myślałem, że naprawdę będzie dobrze, no. A to jak zawsze. Dobra, ja chyba tak mniej więcej wiem, gdzie idziemy. Enzi, co to ma znaczyć? Powiem ci, że ja też się zastanawiałem, co to ma znaczyć i tam nawet jest tabliczka, jak spojrzysz. Poza tym, dziękuję ci za to małe, piękne zwierzątko. A po drodze, co to ma znaczyć? Jest tabliczka, zobacz. To nie ja, wcale. A kto tak pisze? O Boże... Stary łysol. Tak, to wyłysiały dziadek i ja podejrzewam, że zrobił to za babkę. Masz cały dom, sołtys. Pa, nawet masz wyleczenia. Tu utknie... To jest dużo pracy, żeby to naprawić, mam wrażenie, wiesz? Jakby... Dziadka... Jak tutaj już jesteś, bierz miecz i lecisz. Serio? Pomoc. Teraz będziemy to niszczyć? Tak. Jedy, sołtys, to jest kawał roboty, żeby to wszystko naprawić. I znowu coś tam psują. Pajęczyny usuwają. Dzwoniaki dwa. A ja wszystko widzę. Obserwuję. Patrzę. Sołtys, chyba będzie. Chyba myślę, że zrobione całe. Nie ma nigdzie pajęczynki ani jednej. A dobre, Enzi, ładnie cię wychowaliśmy tutaj. Super! A wiesz, co jest jeszcze gorsze? No nie jest tak, że tylko tobie się coś tutaj wydarzyło. O! Letni deszcz, sołtys, jest gorzej, bo dziadek mi też zrobił niedobrze. Patrz, co zrobił z moim domem, jest jeszcze gorzej niż ty masz, to jest skandal na skalę światową, co się tutaj wydarzyło. Mój dom, gdzie ty jesteś, został cały zalany wodą, przykryty szkłem. Ja się czuję jak w jakiś, nie wiem co to jest nieporozumienie. Enzi, dlaczego masz akwarium? Słucham? Złamałeś pierwszą zasadę wioski. Słucham? Chodź. Czekaj, bo mi się prostują zwoje mózgowe. Jak złamałem pierwszą zasadę? Przecież to nie ja zrobię. Ale... Chodź. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć pierwszy raz w życiu, człowieku. Co to jest? Zasady wioski. Podejdź i przeczytaj pierwszą zasadę. Idę, wejdę. Zasady... Gałganowic? Pierwsza zasada. Zakaz posiadania akwarium większe niż własny. Chcesz mi powiedzieć, że tutaj wisi od zawsze, tak? Tak. Ja wychodzę. Ja wam dasz. Teraz pójdź do tyłu i co tam masz? Akwarium. To ma zniknąć. Nie, no dobra, żartowałem, wróciłem. Sołtys, to jest... Nie wiem. To jest absurd. Wy to kumacie w ogóle, co tutaj się dzieje?
To nie jest moja wina w ogóle, przecież to dziadek. Jezus, dziadek! Toś dostałem prawie w oko. Dziadek, co ty masz na oku? Lunetę i dżędzla. Dziadek, po co ci to? Co z tobą jest? Wyglądasz jak jakiś ten, jak jakiś detektyw. O, ja jestem detektyw dziadek pierwszy. Aha. Bo ja nie wiem, czy ty wiesz, ale chodź ci. No. Bo ktoś włamał się. Powąchaj, pilnuj go. Na serwer. Co ty gadasz? Tak. A skąd to wiesz? Bo widziałem film na YouTubach. Siemanko, z tej strony Blasty i chciałem wam powiedzieć, że udało mi się włamać na serwer Enziego i jego dziadka. Na serio, zaraz wam pokażę. Musimy znaleźć. Co znaleźć? Go! Jego? A masz na to jakiś pomysł? Kuczni! Ała, ała, ała! Dziadek, trochę cię poniosło. Albo powąchaja, wy jesteście obydwoje takie same. Słuchaj! Tak? Bo znalazłem poszlaki. Gdzie? Cicho tam! Znaczy, ja chyba wiem, o jakie poszlaki ci chodzi mniej więcej. Tak? To czemu nic nie mówisz, gałganie? Mówiłem, tylko nikt nie słucha mnie już od paru odcinków. A jakby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Idziemy! Sołtys, nie, co się dzieje, ale dziadek ma jakieś poszlaki. Nie wiem, to... Może to chodzi o też... Kojarzysz tą tablicę, co ci mówiłem, że... to ja, dziadek, to nie poszlaka. No nie wiem, nie wiem. Kojarzysz, co to jest, jak mówiłem ci, że dostałem zadanie od ciebie i to nie były zadania od ciebie chyba? Te 30 diamentów i twój cały dom w tym, tak. W dywanie? No tak. To mi się wydawało właśnie, że ktoś inny to zrobił. Zresztą to z Haliną jeszcze, nie? Też była dziwna sytuacja, kojarzę. Dziadek, czy ty zamiatasz trawnik? Nie. Dziadek, daleko jeszcze? Bo jeszcze w takich rejonach wioski nie byłem. Okej, super. Spojrzenie po prostu godne mistrza. I oto to! Co tu? Powiedz, co ci tutaj nie pasuje! Nie pasuje mi tutaj otwarta brama. Ja tutaj ewidentnie... Zawidzę. Widzę wielki paluch! Co?! Ja widzę dwa guziki! Nie, wielki paluch, tutaj. Co ty gadasz? Tak? Tak! To dzięki temu binoklowi, co masz założone u pewnie, co? I mietłę. Okej, okay. Pierwsza poszlaka. I coś o tym wiesz? Coś ci to mówi? Kto to może być? A jaki to jest palec? Wielki lewy palec u prawej stopy skrzywiony prawym uchem pod łokciem na lewo. Nie zadawaj więcej pytań, sołtys. Przejdźmy dalej, zostawmy to po prostu. I jeszcze jest druga. Co, druga poszlaka jeszcze jest? Tak. Gdzie? Za mną. Idę. Zbyszek, uważaj, bo biegnę, o. Tam? O, widziałeś? Bardzo dobrze. Dziadek, gdzie ty lecisz? O, coś widział? Nie widzi. Co ci tutaj nie pasuje? Co, jakieś kalambury? Co to jest? Za szerokie jest. Bo mnie to ewidentnie nie gra to. Tylko po co miałoby to być postawione? Bo nie rozumiem. Właśnie musimy się tego dowiedzieć. Okej. Okay. Dziadek, ja takie pytanie mam. A nie wydaje ci się to, że ostatnio Halinę żeś spotkał, wiszącą z twojego zamku, że to też było ciut podejrzane? Poczekaj, zapytam świadka nadwornego. Dzień dobry, panie golemie. O. Czy widział pan tutaj kogoś? Niestety nie. Ajajaj, nie widział. Idziemy dalej. Co, jeszcze coś masz? Tak. Jeny, dziadek jak ojciec Mateusz polskiego Minecrafta. Dobrze, idziemy dalej, bardziej poszukiwaczu przygód. Musimy udać się do bloku. A co jest w bloku? Tam będzie trzecia poszlaka. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Poproszę. Dziadek daleko... A, dobra, nie będę pytał, bo widzę, że blok już z daleka w sobie. Nieistotne! Do góry... Nie do góry? Nie tak wysoko? To nie tu! To tutaj! O! O! O, to jest podejrzane! Tego tutaj nie było! Nie dotykać! Sołtys pewnie... Sołtys pewnie też nic o tym nie wiesz, nie? Ty też się wnosi, odsuń, bo zamarzasz mi wszystkie ślady! Dobrze. Dziadek, ja myślę, że zaraz ktoś się na ciebie zdenerwuje, wiesz? To nie, że my, tylko któryś z golemów. Kto nie ma prawa wchodzić? Dziadek, ty zamiatasz płot. Dobrze. Teraz musimy podejść do tablicy zadań. Okej. Okay. Też coś przykuło moją uwagę. Mam wrażenie, że dziadek za bardzo się wczuł. Ja idę tędy, będzie szybciej.
Nic nawet się nie połamał, bardzo dobrze. Z tej strony wszystko wygląda, że jest okej. No ja pamiętam, że nie do końca to było okej, ale okej. Ale stój! Coś już jest nie tak! Nie wiem, czy widzę. Ale ja widzę! Podoba mi się, dziadek, jak operujesz tą lunetą, to jest stworzone dla ciebie, wiesz? Okej. I czy te cztery poszlaki coś ci powiedziały? Ostatnia jest najważniejsza! Gdzie jest jedna? Chodźmy! Okej. Czy my idziemy właśnie do mojego domu? Czekaj, co się dzieje? 12 seconds later. Gdzie ty poszedłeś? No? Co? To było gdzieś... tutaj! Co tutaj jest? Dziadek, co ty mi zrobiłeś w domu? Dziadek, co ty mi zrobiłeś w domu? Dlaczego ma podziemne mieszkanie? To nie ja! Dziadek tutaj zrobił, jak budował akwarium! Dziadek, coś ty tutaj zrobił? Znalazłem dowód! Jaki dowód? Dziadek, co to jest? To nie ty zrobiłeś? To ty zrobiłeś! Enzi Gamingu! Tak? Niestety! Ale jesteś podejrzany! O co? O poszlaki! Jak mogłeś... podejrzany... Sołtys, widziałeś, ukradł dowód rzeczowy! Co? Co jest? Przecież to nie ja! Co się dzieje? To przecież wy zrobiliście mi w domu razem z tym akwarium! Co teraz się ze mną stanie? Boję się trochę. Sołtysie, zapraszam na słówko! A ty tam zostań! Nie posłuchuj. Tu. To mi się wcale nie podoba. To mi się w ogóle nie podoba. Plan ogólny jest taki. Zostawimy go tu. I pójdziemy. On się niczego nie spodziewa. To jest dobry plan. Bo on i tak nic nie słyszy. Bo on jest głuchy. Jak pająk. A pająki nie mają uszu. Chyba. Nie wiem. Chodźmy. Chociaż. Mam lepszy pomysł. Będziemy mu kazać. Znaleźć! Zapomniałem! Ja wiem, coś wymyślę! Dobra, odkop go! O. Dzień dobry! Jasność! Zapraszam! Idę. Dziadek, to nie ja, to ty zrobiłeś i zgadziasz na mnie. To jest twoja sprawa, to wszystko tutaj. Jeszcze mnie wkopujesz, że zrobiłeś mi z domu akwarium, to jeszcze mi zamieszkałeś pod domem. Nie podoba mi się. Czy tobie się sufit na łeb spadł? Co teraz? Patryk! Tak? Ja chyba mam sprawców! Mówisz? To nie ja! Dlaczego zostałem zamknięty w kamieniach? To jest... Nie podoba mi się to w ogóle. Chwilę obecną proponuję spanko! Dobra, dziadek, ja muszę iść do ciebie spać! Co? Czekaj! O nie! Ale tam jest moje łóżko, zrobiłeś mi z domu akwarium, więc zamieszkałem razem z tobą, dziadku. Mam nadzieję, że się cieszysz. No... tak powiedzmy. Dziadek, jak śpię tutaj? Dziadek, czemu tutaj śmierdzi starym człowiekiem? A, nieważne. O. O, jak fajnie spać u dziadka. To jak na wakacjach, to coś pięknego, w końcu. Ej, dziadek, a wyśpicie, bo mi się nie chce coś zrobić. Nie działa. Nic się nie zmienia. Dziadek? No, cześć. Jak tam? Wszystko okej? Ale ty masz oczyska. Jak Yeti. Nie? No powiedz. No dokładnie. Nie wiem o co chodzi. A no. Enzi, słuchaj. To jest Arnor IV, a ja jestem 3. Farmy u dziadka.